Cześć, jestem Luboczek i bez zbędnego gadania. Dostałem jakiś czas temu na chemię takie zadanie domowe, żeby w jakiś sposób zaprezentować jakiekolwiek sole. No więc oto jest tier lista soli. Zacznijmy od, pra od prawdopodobnie pierwszej myśli, jaka pojawia się w głowie po usłyszeniu słowa sól, czyli. Sól kuchenna, czyli nacyl, czyli sodu, Czyli pierwsza gwiazda gier komputerowych oraz animacji na naszej liście, jako że najczęściej naz na nazwano postać z kultowych gier o Jezu Soniku Naklsa. Nacyl, czyli chloreksodu, ma zastosowanie przede wszystkim spożywcze, a także roztapejśniki i ma swoje zastosowanie w szklarstwie. Mógłbym, naginając temat, dać go od razu na S, ale niestety, ale niestety sole, które są opisane w moim podręczniku od chemii, nie są brane pod uwagę, dlatego, dlatego zniżam go do A. Następny jest odstan sodu, czyli, czyli czkuna. Czkuna matata. Podobnie jak chlorek sodu, ma on swoje zastosowanie w przemyśle spożywczym, jako iż występuje tam jako regulator kwasistości i konserwant. A także służy do produkcji ogrzewaczy termicznych. Krótko zwięźlej na temat... A. Czemu ja dopiero teraz zauważyłem, jak bardzo źle to zrobiłem? Moment. Dajcie mi to doprawić. Nie było tematu. Light 2 O5, znany również jako dwukrzemian litu. Light 2 O5 ma tylko jedno zastosowanie, natomiast dosyć ważne, ponieważ służy do celów dentystycznych, takich jak rozniszczanie obecności uszkodzeń. W zębach oczywiście. Normalnie, ma, jako że ma tylko jedno zastosowanie, dałbym go do C, ale jako że uzębienie to w, to w dzisiejszych czasach dość underrated rzecz, w, w szczególnie u młodzieży, co dobrze wytłumaczył, nie wiem, ale się dowiem, w filmie chyba, błędy w wychowaniu dziecka, które zrujnują mu życie, to daj go do B. Ponieważ pomaga w, ponieważ pomaga w utrzymaniu kondycji uzębienia, jest, które jest bardzo underrated rzeczą. Dalej, AL2CO3 trzy razy wzięte, węglan glinu, jest on, zrobię wam ASMR. Jest to. Lek wiążący fosforany, który jest czasami podawany psom i kotom w celu związania fosforanów jelitowych i zapobiegania wchłanianiu fosforanów z diety, jak również w celu zmniejszenia wchłaniania fosforanów wydalanych przez trzustkę. Jak widzicie, jest to bardzo przydatna rzecz dla naszych pupili, natomiast, je, natomiast jego wadą jest to, że jest toksyczny dla ludzi, więc jest po prostu toksyczny dla ludzi. Dlatego leci to C. Dalej czyli fluorek potasu. Fluorek potasu ma ponownie tylko jedno zastosowanie, mianowicie służy jako źródło jonów fluorkowych do konwersji chlorowęglowodorów oraz fluorowęglowodorów, a także jest silnie trujący, żrący i szkodliwy przy wdychaniu oraz spożyciu, dlatego ponownie jest on niezbyt przydatny dla ludzi, poza tym, że jest źródłem jonów fluorkowych do konwersji chlorowęglowodorów oraz fluorowęglowodorów, ale mimo wszystko ma jakieś tam zastosowanie, więc CETIER, a nie DETIER. Następny jest zynmno, czyli prawdopodobnie nadmanganian cynku. Dlaczego prawdopodobnie? Ponieważ w internecie nie znalazłem nawet jak on, jak ten związek się nazywa. Co, a co dopiero mówicie o jakimkolwiek zastosowaniu? Dlatego leci on do, do tieru N. I nie wiem, możecie napisać w komentarzach coś tych hashtag pray for the 4, czy coś takiego, nie wiem, żeby podnieść go na duchu jakoś. A co się robi, kiedy jest zimno, czy mówiąc bardziej zwie, zwięźle, zimno? Br. Dlatego pominiemy na chwilę li 2 s i przejdźmy do KBR, czyli bromku potasu. Wikipedia tutaj się nie obcynda, bo aż wypunktowuje, że jest to, jest to po prostu środek uspokajający, producent światłoczułych emulsji fotograficznych, a także monokryształ w spektroskopii. Jeszcze taka informacja, co teraz, to jest substancja drażniąca. Mimo wszystko na liście są bardziej niebezpieczne związki, więc nie narusza to do tego, że KBR. Zdany również jako bromek potasu, idzie do S. Widzisz na cel uczcie od tego, a nie, mi, a nie mi, kurde, się stajesz popularną solą i przez to się, nie zaliczasz się do punktacji. Kraj Stepanie, ja właśnie, tr ja właśnie trasztokuję tokuję na związek chemiczny, ponieważ nie daje mi on punktacji do zadania, które, zadania domowego na chemię w szkole. Co, co ja robię ze swoim życiem? Nie wiem, co robię ze swoim życiem. Natomiast doskonale wiem, co robi 2 S, czyli siarczyk litu. Siarczek ludu przydaje się do tylko jednej rzeczy, mianowicie do tworzenia akumulatorów litowo-siarkowych. I poza tym ma to znaczenie, które mówi, że krótki kontakt z ciałem może wywołać średnie uszczerbki na zdrowiu C. Lecimy więc dalej: COCO3, czyli kolejna, czyli kolejna gwiazda animacji na naszej liście. Czyli co robi COCO3, aka węglan kobaltu. Jest on prekursorem soli kobaltu i niebieskich szkliw garncarskich, a także jest składnikiem suplementów diety. Jego się nie da za bardzo dośmiesznić, natomiast jest to bardzo pożyteczna rzecz, więc idzie do B. Następny jest CDCRO4, czyli chromian kadmu. Pozwólcie, że ponownie zrobię Wam ASMR i przeczytam Wam definicję z Wikipedii. Chromian kadmu jest nieorganicznym związkiem o wzorze CDCRO4. Jest to istotne dla konwersyjnej powłoki chromianu. Czego znowu? Przepraszam powiadomienie. Konwersyjnej powłoki chromianu, która jest używana do pasywacji wspólnych stopów metali takich jak aluminium, cynk, kadm, miedź, srebro, magnes i cyna. W powłoce konwersji chromian reaguje z Daiwi metalami, aby zapobiec korosji, zachować przewodność elektryczną i zapewnić wykończenie dla wyglądu produktów końcowych stopu. Ponownie jest to zatem bardzo przydatna rzecz. I tyle. Bardzo przydatna rzecz. Po prostu. A zatem S. Następny jest azotan amonu, który ma przede wszystkim dwa zastosowania. Pierwsze, jest to materiał wybuchowy, który doprowadził między innymi do słynnej eksplozji w Bejrucie. To po pierwsze. A po drugie, jest to nawóz mineralny, ponieważ jest bardzo higroskopijny i się dobrze rozpuszcza w wodzie. Azotanu amonu też nie umiem jakoś dośmiercić, więc po prostu powiem, że... Mimo, że doprowadził do dosyć wielu katastrof, w tym wspomniana wcześniej eksplozja, daje go na C, a nie na D, ponieważ mimo wszystko ma, jak, ma jakieś tam zastosowanie. Następne jest PB3PO4 dwa razy wzięte, znane również jako fosforan ołowiu. I fosforan ołowiu, od razu Wam mówię, daje go na D. Jako jedyny z tego zestawienia, poza no 4, nie znalazłem absolutnie żadnego zastosowania, Natomiast nie dość, że nie ma on zastosowania, to jeszcze jest rakotwórczy i wydziela toksyczny gaz przy rozkładzie. Natomiast jeśli mówimy o jego nieco innej formie, jaką jest piromorfit, to tutaj już mamy. Tutaj już jest nieco lepiej. Jego, że piromorfit, mimo że jest w sumie chyba tym samym, tylko pod inną nazwą, to ma przynajmniej zastosowanie. Zastosowanie ma takie, że jest to po prostu wskaźnik krusztowych złóż ołowiu. Też nie jest, też nie jest to wiele, ale w porównaniu do jego poprzednika. Jest to dosyć dużo, ponieważ leci aż na C, a nie aż na D. Zatem ewolucja w chemii idzie w dobrym kierunku. Chyba. Nie wiem, nie znam się na chemii. Dlatego właśnie robię ten film. Następny jest azotan magnezu. Azotan magnezu ponownie ma swoje zastosowania, natomiast potrafi być niebezpieczny. Głównie stosuje się go jako nawóz, a także osuszacz, ale to dosyć rzadko. A także wykorzystuje się go przy produkcji z silnie stężonego kwasu azotowego. Dlaczego jest natomiast niebezpieczny? Dlatego, że jest to bardzo, bardzo, bardzo silny utleniacz. Fakt z tego, że na Wikipedii jest cały szczegółowy survival guide mówi sam za siebie. Zatem ma on swoje zastosowania po raz kolejny. Ma on swoje zastosowania, ale potrafi być niebezpieczny, więc. C. Połowa tutaj rzeczy trafia do C, ale serio większość tych soli nie jest ani dobra, ani zła. Ostatnią solą jest siarczan strontu. Ponownie. Ma on tylko jedno zastosowanie, mianowicie jest to odczynnik chemiczny do, do celów laboratoryjnych, analitycznych i dydaktycznych. Nic poza tym. Dosłownie, ale przynajmniej nie jest niebezpieczny. Zatem po raz kolejny. I to by było na tyle z tej tier listy soli. Nie umiem zakończyć z tego zdania. Try not to cry challenge! Ready? Go. Pray for the 4. Ja, no, no!